Siemano, z tej strony Fala. Dzisiaj będziemy próbować kebaba w pasażu Muranów, który się zwie Kebabowski. Ja poproszę kebab mieszany rozmiar L z mieszanym sosem. I drugi będzie ten doner w baskińskim stylu z baraniną i wołowiną, też L rozmiar. Ten co mieszany sos będzie w bułce lawaszu czy w czarnym lawaszu? To spróbujemy w tym czarnym. Zamówiliśmy dwa kebaby. Jeden to jest mięso mieszane, sos mieszany, czyli mamy tutaj mięso z kurczaka, mięso wołowo-baranie. I co jest ciekawe, spójrzcie, tutaj lawasz jest czarny, jest on z dodatkiem węgla. Ogólnie nie wpływa on na smak, jest, ma to tylko taki dodatek wizualny. Wygląda ciekawie. Rozmawiałem tutaj z właścicielem i się dowiedziałem, że całe mięso jest robione z płatów układanych na sobie. Ja właśnie widziałem filmik nawet z nagrania tego. Sosy też robią sami tutaj na miejscu i tylko pani, która nas obsługiwała, zna recepturę na ten sos jasny. Więc ciekawe. Dobre te sosy. Ten jasny to jest taki majonezowy, a ten czerwony jest ostry i naprawdę tą ostrość wyczuwa się od razu. Ale mięso jest bardzo dobre. Zaraz jeszcze raz ukąszę, bo chyba spróbowałem tylko kurczaka na razie. Powiem tak, to jest mieszany, ale ten ostry sos jest dosyć ostry, ale akurat ja lubię taką ostrość w mieszanym. Jest świeża cebula, jest sałata lodowa, jest pomidor. Fajnie to wygląda. Wołowo barani jest lepszy niż ten kurczak. Naprawdę, zdecydowanie jest rewelacyjny. No, ten wołowo barani to nie jest chyba gorszy niż ten bodrum. Samo mięso, nie? Tak. No, bo tu masz jeszcze sosy. Ja lubię wołowo baranie i to jest jedno z lepszych, jakie jadłem tych mięs wołowo baranich. Nie wiem, czemu tutaj ma ocenę to 4. Szczerze, bo widziałem właśnie, że na Google to jest ocena 4. Po tym, co na razie jem, to bym dał wyżej. 200 coś ocen. Może konkurencja tutaj jest, wiesz, duża, więc klikają. Jeszcze wśród warzywek znalazłem ogóreczka świeżego. Naprawdę fajne te warzywa. Nie jakaś kampucho zapchane, tylko naprawdę świeże, fajne, dobre warzywa, soczyste. I co wam powiem jeszcze? Nośnie lawasza, tutaj bym się leciutko przyczepił, ale to chyba dlatego, że jest ten czarny, bo kiedyś dodawałem do pizzy też właśnie węgla, to ciasto było też troszkę takie zmienione. Raczej bym szedł tradycyjny lawasz, ale jest naprawdę mocny ten kebab. Słuchajcie, przechodzimy teraz do pozycji numer 2 i to jest doner w baskińskim stylu z baraniną i wołowiną, jak widać. I on jest w takim specjalnym chlebie z takiego pieca tandoori. Pan mi tutaj próbował powiedzieć, jak to się mówi, wymawia tandyr. I tak, mamy tutaj właśnie mięso wołowe, mamy frytki, mamy tak samo warzywa, tak jak w tym pierwszym lawaszu. No i co? I to jest rozmiar L-ka, czyli średni. I je się go, co ciekawe, bez widelca w ogóle. Cały ten kebab tutaj, to wszystko co jemy, to jest w stylu azerbejdżańskim i właśnie właściciel pochodzi z Baku i chce właśnie przenieść te receptury swoje lokalne tutaj do nas, do Warszawy. Tutaj jeszcze właśnie są frytki. Nie jadałem często kebabów z frytkami, ale parę razy się zdarzyło już. Dobra jest ta buła, strasznie, strasznie dobra jest, taka mięciutka. Ta buła jest tutaj rewelacyjna. Ja ogólnie zawsze biorę w lawaszu, oprócz jednego miejsca, ale to kiedyś tam nagram. Ale zawsze biorę w lawaszu kebaba, ale ta buła jest lepsza niż lawasz, zdecydowanie. Po prostu jest genialna, jest z zewnątrz taka chrupiąca, a w środku mięciutka, dosłownie, i to taka wilgotnawa, wiesz, mokra, dosłownie, super. Frytek to nawet nie czuję, ale naprawdę cała reszta, ten sos jest genialny. No i mięso, no to jest takie same jak te wołowe, one były najlepsze, no spójrzcie. To nie ma żadnego elementu jakiegoś suchego, czy coś takiego, to po prostu jest takie wilgotne, soczyste, no. Jeszcze pachnie bardzo ładnie, no ten sos jest świetny.
Powiem szczerze, że nie, bo myślę tego kebaba właśnie w takim stylu. I to jest właśnie ten sos taki tutaj jest pomidorowy i drugi właśnie też chyba taki majonezowy, ale one nie są ostre. To są jakieś ich tutaj właśnie specjalne. Skoro tak zachwalasz, to spróbujmy. Mówisz, że nigdy takiego kebaba nie jadłeś? Nigdy. No, ciekawa, ciekawa ta bułka. Mięso póki co też jest spoko. Oczywiście, z takimi sosami to jeszcze nie jadłem kebaba. W ogóle nie smakuje jak kebab. Taka jakaś nowa pozycja. No, widać, że w innym stylu, nie? Mhm. Była fajna. Puszysta, chrupiąca od zewnątrz. I trzyma się, nic nie wylatuje z tej bułki. Jak dla osoby, która uwielbia kurczaka w kebabach, to mięso naprawdę robi robotę. Właśnie się zastanawiam, czy ta pozycja, ten w stylu baskijskim, jest lepsza niż mój ulubiony kebab. Ale będzie mi głupio. Jest naprawdę świetne. Ma poważną konkurencję, szczerze powiedziawszy. Ta buła jest sztos. Bakińskim. Ja właśnie cały czas mówię źle. Słuchajcie, te sosiki, o których mówiłem, to ten jasny i ma taki lekki posmak serowy. Tam coś musi być z tego sera. No a ten drugi pomidorowy naprawdę są świetne. No i przechodzimy do ostatniej pozycji. Pierwotnie jej nie zamawialiśmy, ale tutaj nam powiedzieli, że to jest coś, na co przechodzą specjalnie ludzie, nawet którzy nie jedzą generalnie kurczaka w kebabie. Szawarma w lawaszu z kurczakiem w bakińskim stylu. Jak wcześniej mówiłem baskińskim czy coś takiego, to przepraszam bardzo, chodziło o bakiński styl, czyli nawiązanie do Baku, czyli stolicy Azerbejdżanu. I tak, mamy tutaj kurczak, są też frytki, ogórek konserwowy, co ciekawe, znajduje się w środku i właśnie to jest specjalny sos z Baku, który dodatkowo, on ma w środku ten sos, ale dodatkowo jest tutaj podawany oddzielnie, żeby można było sobie dolać. I to przez ten sos tutaj zostało założony ten lokal, ponieważ jest tak podobno rewelacyjny. Sprawdzimy. To jest połówka tej porcji, pokroimy na pół wszystko. On jest jakiś mega serowy chyba ten sos. Dobry jest. Czekaj, muszę spolać. Ej, dobry jest ten sos. Czekaj. Co to? Jakie oni mają tu sosy świetne, Boże. Tam jest chyba od groma sera w tym sosie. Takie mam wrażenie przynajmniej, takie serowe. Straszne takie uderzenie serowe. Ej, dobre to jest. Ja lubię ser. To nie jest na majonezie, to jest chyba na śmietanie robione. Właśnie takie śmietana z serem bym powiedział, ale no to jest jakaś tajna receptura, więc raczej się tak łatwo nie domyślę. No sos jest super. W sumie dopasuje do niego ten ogórek konserwowy, co ciekawe wróbel. Ten, jak normalnie tam mieliśmy świeże warzywa, tutaj mamy ogórek konserwowy po prostu. I frytki. Ej, fajny to jest. Ten sos jest super. Nie, ten sos to już wiem, czemu tutaj przychodzę na ten sos. Jeżeli chodzi o mięso, to tak dla mnie zostaje wołowina numer jeden, ale tutaj ta szawarma jest naprawdę warta uwagi. Ten sos jest genialny po prostu. I można go sobie lać dużo. Najbardziej dziwi mnie to, że ten ogórek konserwowy naprawdę tu pasuje do tego, do tej szawarmy bakińskiej. Ale ten doner w tej bułeczce był lepszy jednak. Tamten był miazga. Ten lawasz to już jest lepszy niż ten czarny, więc... Tam jest wygląd lepszy, bo taki ciekawszy po prostu, ale tu widać, że jest przypieczone bardziej. I tyle. Tak, dla mnie najlepsza kompozycja to by było, jakby się dało zrobić to bułę tamtą, właśnie z tym sosem w środku i na wołowinie, no to już w ogóle by był sztos. Coś, co powinno mi najbardziej smakować. Nie dość, że kurczak, to jeszcze z frytkami, no i podobno ten fantastyczny sos. Też delikatne mięso, tak jak w tamtym mieszanym. Bomba serowa. Jak ktoś lubi ser, no to pozycja dla niego. Spoko. Ale chyba ja również bym wrócił jak coś na bułkę. Wołowo baranie czy kurczak? To jest pytanie. Mieszane. Kochani, przyszedł czas na podsumowania. Powiem szczerze, to miejsce ma 260 około opinii i ocenę 4.0. Jak na to spojrzałem na początku przed przyjściem, to nie spodziewałem się rewelacji jakichś wielkich, no bo to nie jest jakaś za wysoka ocena, nie oszukujmy się. Ale to, co zastałem na miejscu, to jestem, powiem wam szczerze, zszokowany. Serio. Sosy, które były w tych kebabach, to są jedne z najlepszych, jakie jadłem w ogóle. No ten sos po prostu, który był w tej szawarmie na końcu,
rewelacja. To jest na pewno serowy ze śmietaną jakoś. No, jest genialny. Mięso wołowo-baranie, które tam jest, jest rewelacyjne. Ono jest, nie wiem czy nie lepsze, chyba nawet lepsze niż w Sirin Bodrum kebab, co nagrywaliśmy. Słuchajcie, jeżeli tu już kiedyś próbowaliście kebaba, to zdradzę wam jedną rzecz. Niedawno zmieniło się właśnie to mięso i teraz jest 100% mięsiwa. 100%! Nie ma tam robione, to nie jest robione z jakichś tam mielonek i tak dalej. 100% mięsa, płaty jedne na drugim, no i to czuć po prostu w smaku. Tak soczystej wołowiny to ja chyba nie jadłem w kebabie jeszcze i po prostu ta bułka robiona w tym piecu tandoori, no to jest po prostu jakiś sztos. Co więcej, ogólnie sama obsługa była tak przyjaźnie nastawiona i był właściciel, no przemiły koleś, na serio. Pogadaliśmy sobie trochę o produkcji tego kebaba, o tym jak to się znalazło tutaj w Polsce. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale no przyszliśmy ocenić jedzenie. Powiem tak, ten w bułce kebab w stylu bakińskim smakował mi tak rewelacyjnie, że postawił go na równi chyba z moim najlepszym kebabem. Chociaż to chyba jest sentyment i tak na serio to ten zasługuje na wyższe miejsce, ale jeszcze się zastanowię. Powiem tak, dobra, ten był cholera lepszy, naprawdę był lepszy. Czyli ile mu dajesz? Nie wiem, dać dziewiątkę, ale on dziewiątkę tamte... 9,5... Słuchajcie, dokładnie wyliczyłem, to jest 9,37. To jest 9,37, ewidentnie. Na drugim miejscu stąd bym postawił tego ostatniego z tym serem, ten szawarma z kurczaka z tym serem. No i ten mieszany był bardzo dobry, ale no tamte były lepsze i one były po prostu rewelacyjne, szczególnie ten z mięsem wołowym. Słuchajcie, tak więc tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy jedliście już w tym miejscu. Jeśli tak, opiszcie swoje wrażenia, bo moje są, tak jak mówiłem, szczena opada. Dawajcie lajki, dawajcie subskrypcje. No i co? Najedzony to do domu, a tym razem bardzo najedzony, naprawdę.